Tak, to pan Wiktorak. Dzień dobry, nazywam się Paweł Żak, zajmuję się fotografią. Jak mam zdefiniować, jakim rodzajem fotografii, to zaczyna być kłopot, dlatego że precyzyjnie może należałoby powiedzieć, że to jest fotografia artystyczna, a z drugiej strony, jak słyszę to określenie, to tak lekko drżę z niechęci, tak? Nie lubię tego określenia. No, ale powiedzmy tak, no, fotografią jako narzędziem autorskiej wypowiedzi, tak? To jest to, czym się zajmuję. Oprócz tego zajmowałem się kiedyś bardziej, teraz mniej fotografią reklamową. No i wykładam fotografię, to też jest spora część mojego życia i też dość znacząca, ważna. Długo nie mogłem wpaść na ten pomysł, wiesz, że fotografia w ogóle może być narzędziem takiej wypowiedzi wykreowanej. Ale w tym momencie tak się mówiłem, wow, robię rzeczy, które wymyślam, tak? Robię fotografie z rzeczy, których nie było i nie byłoby, gdyby nie potrzeba ich sfotografowania. Zajmowałem się fotografią zawodową, fotografią reklamową, fotografią dla pism, tam obowiązywał kolor. To te moje projekty autorskie jakoś w naturalny sposób były czarno-białe, żeby były inne. Myślę, że to nie do końca świadomie, ale tak tym sterowałem. A w którymś momencie pojawił się taki projekt, gdzie poczułem, że chcę zrobić coś swojego w kolorze. Czasem mnie pytają, jakie tam były naprawdę kolory w tych miejscach, w tym momencie, kiedy fotografowałem. Ja mówię, nie wiem. Taki był poziom światła, że ta część mojego oka, która odpowiada za widzenie barwy, już była wyłączona. Takie zobaczenie miasta w sposób, którego nie widzimy na co dzień. W takim układzie tonów, w takim układzie barw, właśnie troszkę zgadywanych, a troszkę takich podprogowych z racji tego, że ciemno. Ale to taka jednorazowa przygoda, jeśli chodzi o taki intensywny kolor w mojej autorskiej fotografii. Nawet teraz ten duży nowy cykl Martwych Natur jest w kolorze, to ten kolor jest bardzo dyskretny. To nie przez jakieś zabiegi techniczne na zdjęciach, przez desaturację, tylko przez dobieranie takich elementów, które tak ledwo ten kolor zaznaczają. Jeden czerwony punkt w tym morzu bieli i takich delikatnych tonów wystarczy, żeby bardzo mocno zadziałać. Chyba najwięcej w życiu oglądałem malarstwa. I to malarstwa dawnego, klasycznego, na przykład Holendrów. Tak, które mnie fascynowało. Im bardziej się w to zagłębiałem, tym bardziej dowiadywałem się, ile tam ukrywano znaczeń w kompozycji przedmiotów. Tak, że to nie tylko chodzi o to, żeby pokazać takie czy inne rośliny czy przedmioty, ale że one coś znaczą, że one symbolizują. I uświadomiłem sobie, że właściwie współcześnie tej martwej natury, takiej, która miałaby taki wymiar symboliczny, opisujący rzeczywistość wewnętrzną, a nie po prostu przedmioty, jest mało i że ponieważ ja bardzo lubię pracować w taki sposób, konstruując rzeczywistość przedmiotów, to jest temat dla mnie. No? Czyli próba tak zbudowania obrazu symbolicznego w oparciu o konwencję martwej natury. Czasem mnie pytają, a dobra, skąd takie pomysły, pan wie, że coś. Te fotografie mi się zjawiają pod postacią obrazów, tak? Przed oczami wewnętrznymi. Trzeba być gotowym, mieć kartkę, ołówek, zanotować szybko. Ja często w tym momencie jeszcze nie wiem, o czym ten obraz jest w ogóle. To nie jest tak, wiesz, że sobie zakładam, zilustruję taką czy inną ideę. No i potem się pojawia, wiesz, weryfikacja, czy ja wiem, o co mi chodzi, tak? Czy naprawdę chcę to zrobić, podjąć ten wysiłek realizacyjny. Jak już jestem pewien, to trzeba wymyślić, tak? Jak daną rzecz zrobić. Na przykład, wiesz, była taka fotografia, gdzie pojawiły się kostki do gry w locie. No i szereg zagadnień technicznych do rozwiązania, tak? Zobaczyłem, że muszę wziąć cyfrę, bo będę potrzebował robić dużo prób, wiesz, bo to będzie dynamiczne, tak? Będę tym rzucał, bo ja nie chcę sobie sfotografować i poukładać w jakiś wymyślony przez siebie układ. Wszystkie fotografie w tym cyklu powstają bez fotomontażu, tak? Czy realizuję tylko te pomysły, które dadzą się zrealizować fotograficznie. Nie mówię bez retuszu, bo czasami trzeba, wiesz, pozamiatać w Photoshopie stół, bo jakieś tam okruchy się pojawiły, czy coś. Takie rzeczy tak, natomiast jeśli chodzi o relacje między elementami, to ona jest na tych finalnych zdjęciach taka, jak została zarejestrowana w czasie sesji. Także z tymi kostkami, wracając do nich, bo to było pierwsze zdjęcie z tej serii, które realizowałem, no to tych rzutów, wśród których wybrałem tą ostateczną wersję, było około 160. Fotografowie mówią fotomontaż, a laicy mówią, jakie to dziwne, przykleiłeś ją, w sensie fizyczny obiekt do odbitki. Tak? Rzeczywiście coś takiego mi się udało w tej fotografii, takie poczucie niepewności też.
w tym odbiorze rzeczywistości. Wiesz, coś, czego wewnętrznie, ja myślę, że często doświadczamy. Tak? Niepewności nie w odniesieniu do tego, co jest bliżej, co dalej, tylko w relacjach międzyludzkich, tak jak co naprawdę się dzieje między mną a kimś tam. Tak? A tutaj próbowałem to przenieść na przedmioty. Tak? Co jest? Tak? Co jest blisko, czy daleko? Jest duża, mała, wiesz. A technicznie, no to rzeczywiście to wiesz, wydaje się proste. Miękkie światło, stół nakryty obrusem, kredka, koniec, tak? Ale precyzja ustawienia tego światła, żeby ten cień, bo tu cień ma szansę ujawnić, wiesz, relacje między przedmiotami, żeby tego cienia nie było, tak? Przyszedłem z rysunkiem, z tymi kulkami. Tak sobie pomyślałem, wiesz co, to są cała ta seria, wiesz, to są takie próby opisywania tego, co się dzieje wokół stołu, pokazując to, wiesz, czyli relacje, za duże, bo to widać, że to nieprawdziwe. Czyli, wiesz, próba opowiadania o ludziach, o relacjach poprzez pokazywanie przedmiotów na stole, tak? Który jest takim miejscem spotkania, gadania, wiesz. I no, stąd te kulki, bo może byśmy się... No, zwykle nie przy stole, ale można się pobawić śniegiem, tak? Można to tak, wiesz, tak o tym myśleć, że oto robimy sobie frajdę, wiesz, zabawy śnieżkami, ale można też o tym myśleć tak, że kurna zimno przy tym stole. Myślę, że micha michą, ale praca, srebra rodowe, wiesz. Panie hrabio? Kurwa, śnieg. To jest, wiesz, czasem, że jest jakiś szkic, projekt i on wydaje się taki zamkniętym pomysłem i w trakcie zdjęć, wiesz, przedmioty, które masz i co ci się dzieje na planie, jakoś cię ciągnie, wiesz, trochę w inną stronę, trochę coś doprecyzowujesz. To jest też fajne. Tu jest tak jak górka, a tu jest tak... Dołożyć... Dobra? Stop. To jest to miejsce. Nie wiem, to chyba nie jest... Znaczy, dobrze to zrobiłeś, natomiast chyba to nie jest moja pozycja jednak ulubiona. Jeszcze niżej. Jednak niżej. O, te rzeczy, wiesz, to jest. Kwiaty, są pejzaże, trawy, trochę liści, także owoce. Nie mam tutaj ambicji zbudowania historii. To jest raczej taki mój sposób obcowania z tym światem, który istnieje naprawdę. Tak? Bo sporo mojej fotografii to jest fotografia wykreowana, a to jest jakby bardzo wprost fotografia. Utrzymuję tutaj taki spójny, specyficzny, autorski sposób obrazowania, widzenia tych rzeczy. To są takie, no właśnie, sposoby obcowania ze światem. Tak? Większość tych fotografii to są fotografie długo naświetlane, dlatego że robione w półmroku. Mówię zwłaszcza o kwiatach. W półmroku dlatego, że wtedy mniej widać kolor, a bardziej widać kształt. A poza tym odkryłem to przez przypadek, czy tak się okazało, bo zaczynałem jakoś tak w takich warunkach, że było ciemnawo i myślę sobie, no nie ma przeszkód, tak? Po prostu dłużej na świetle, co mi szkodzi, tak? Nigdzie mi się nie spieszy, to wszystko jest stabilne, to nie ma problemu. No a tymczasem się okazało, że roślina mi zaczęła więdnąć w czasie fotografowania, w czasie ekspozycji. I popatrzyłem na te fotografie, no i jak widziałem to, że ona tam leciutko się przesuwa, wiesz, w czasie naświetlania, myślę sobie, no nie, to zdjęcie nie wyjdzie, tak? Potem patrzę na negatyw i to wyglądało fascynująco, że jest taki bardzo specyficzny ruch. I tak sobie pomyślałem, że będę w ten sposób to ciągnął, czy często też fotografuję te kwiaty na wietrze. Nie jestem zainteresowany tym, żeby, wiesz, opisać gatunki, zrobić jakiś przegląd, tak, czy podpisywać, że to jest takie czy takie, albo, nie wiem, znajdować wyjątkowe okazy. Mnie interesuje zwyczajność tych rzeczy. Pewna wspólnota doświadczenia, którą mamy z całą naturą ożywioną, tak, czyli ten cykl, wiesz, wzrostu i obumierania. I o tym sam sobie opowiadam. Czasami patrzymy na siebie i czujemy, że się w nas ścierają jakieś siły, pół decyzje, w którą pójść stronę, albo
albo spór między tą dobrą i złą częścią naszej natury, tak? Czy mojej natury. I myślę, że dobra, to wymyśliłem taką sytuację z lustrem, żeby pokazać tę podwójność, tak? Że to lustro byłoby tutaj dobrym elementem dla pokazania współistnienia dwóch osobowości, czy dwóch natur w jednej osobie. I wymyśliłem, jak to zrobić od strony warsztatowej. Wybrałem osobę, którą wydawało mi się, że mi to zagra fajnie. Zrobiłem zdjęcia. Zdjęcia wyszły technicznie super, wszystkie pomysły się sprawdziły w sensie warsztatowym, co wcale nie było oczywiste. No i oglądam te zdjęcia i myślę, wszystko fajnie i zarazem to w ogóle nie jest to. I odłożyłem ten projekt. A po jakimś czasie dotarło do mnie, że to jest historia o mnie. Czyli jeśli chcę to opowiedzieć, to muszę to opowiedzieć przez siebie. Tak? Cokolwiek bym nie uważał, wiesz, o swojej powierzchowności, tak? Osoba, którą fotografowałem najpierw, była dużo atrakcyjniejsza ode mnie. I podjąłem ponownie próbę zrealizowania tego cyklu, tych samych projektów, które miałem wcześniej, tylko już ze swoim udziałem jako model. I to emocjonalnie, wiesz, wyszło o wiele prawdziwsze. Zawsze pokazuję fotografię paru bliskim osobom, jeszcze zanim się decyduję, co dalej. A dlaczego ty się mną zajmujesz, tak? Ktoś mnie pyta. To znaczy, to ty jesteś na zdjęciach, ale dlaczego to jest o mnie, tak? Mówi mi ktoś. No i wtedy sobie myślę, dobra, to znaczy, że ja mogę te zdjęcia pokazać, tak? Bo ludzie nie będą patrzyli na te zdjęcia po to, żeby mnie sobie obejrzeć, tylko że znajdują w tym coś swojego. I to jest, to wystarczy. Czy to jest jakby, to rozstrzyga o tym, że te zdjęcia pokazałem. Wydaje mi się, że taką podstawą do tego, żeby się rozwijać, jest ciekawość świata, otwarcie na muzykę, na literaturę, czyli takie możliwe szerokie zainteresowanie kulturą sprawia, że w tej dziedzinie, w której się wypowiadamy, mamy więcej do powiedzenia. Samo oglądanie fotografii myślę, że jest wręcz niebezpieczne. W tym sensie, wiesz, i to być może też jest pewne zagrożenie współczesności, że mamy wszystkich mistrzów na kliknięcie, na dwa kliknięcia. Kiedyś ja słyszałem, że wiesz, był ktoś taki jak Avedon, tak? I że podobno gdzieś w Spafie jest jakiś jego album i że warto go zobaczyć. I jeśli oglądamy, wiesz, za dużo, czy oglądamy tak intensywnie, zwłaszcza w swojej dziedzinie, tak, w tej chwili się porównujemy, to myślę, że szybko można dojść do wniosku, zupełnie niesłusznego, że nie warto nic robić, bo już ludzie zrobili takie rzeczy, że już im nigdy nie dorówna. Także pewien stopień niewiedzy czy takiego nieprzywiązywania nadmiernej wagi do tego, co w swojej dziedzinie, tej, którą się chcemy zajmować, już powstało, myślę, że jest cenne. Natomiast otwarcie na różne sposoby ekspresji, uważność, ciekawość, to jest chyba klucz, wiesz, do tego, żeby też te nasze wypowiedzi były ciekawsze i chętniej słuchane.